patrzcie, gdzie siedzimy. Widok jest sam za siebie. Tam jest Czarna Góra, tak? Tak. To wzgórze. Aha. To jest jeszcze Bośnia-Hercegowina. A tam dalej? Ale za tym wzgórzem już jest Czarnogóra. Tam, gdzie chmury są daleko, to już Czarnogóra. Tak, to już jest czarnogórskie niebo. Czarnogórskie niebo. Niebo śniackie. U nas jest mniej chmur, u nich jest więcej. Dużo ludzi mieszka w tej miejscowości? Micholiacze, tak. Dobrze tak. Powiedziałem? Micholiacze. Micholiacze mieszka może łącznie 300 osób. 300 osób. 250, coś takiego. To głównie rodzina twoja, Zielonowicze, tak? Czy... Jedna część to Zielonowicze, druga to... To Wydarowicowie. Ale... Nie wiemy się z nimi za bardzo. Musiałeś splunąć, dlatego zawsze spluwać przed powiedzeniem ich nazwiska. Tak, zawsze. No, bo tak o miedzę poszło, tak? O miedzę, jak zwykle. Co? Nikt nie wie za bardzo, o co poszło, bo to... Nasze rodziny przybyły tutaj 300 lat temu. O coś się pokłócili, jak zwykle pewnie o ziemię. Kiedyś były tam różne bijatyki właśnie między Zielonowiczami a Gwydorycami, szczególnie pokolenie mojego ojca. Jak szli do miasta, do kafany, no to mówi się, że Zielonowiczowie są bardziej przystojni. Aha. Nie wiem, o co chodzi, może tak jest. Jesteście na pewno wszyscy wysocy, bo ty jesteś, masz 1,93 m, tak? Tak. Twój wujek jest jeszcze większy od ciebie w Belgradzie. No którego... ma 2 metry. Twój tata też jest bardzo wysoki. Tak. No i zawsze pewnie poszły jakieś dziewczyny, czy coś takiego i się tłukli między sobą. No a też mój ojciec był i jeszcze stryj Gal, który mieszka tutaj w tym samym domu, w drugiej części. Był ostrym wariatem, teraz się uspokoił, teraz starszym, miłym panem. Podobno był oddział Żeronowiczów w czasie wojny na Bałkanach, w czasie wojny w Bośni, lata 92-95. Tak, właśnie stryj był dowodzącym tej brygady. Stryj z sąsiedniego... Stryj Gal. Z tego budynku, co był tutaj? Tak, tak. Dzisiaj? Ten starszy, spokojny pan. On był dowódcą oddziału? Był dowódcą oddziału, wyciągnął niejednego Żeronowicza z najgorszych tarapatów. Sam ma... Wyjęli mu już 2 odłamki, ale ma cały czas jeden w kręgosłupie, dlatego ma trochę problemy ze zdrowiem. Dokąd idziemy teraz? Teraz najpierw idziemy do stodoły, zobaczyć jak tam owce, a później pójdziemy do tak zwanego szupie Kersza, czyli dziurawego krzaka. To jest miejsce, gdzie kiedyś moja rodzina miała dom. O, zdrawko, gdzie si? Właśnie poznaliśmy Zdrawko, tak? Zdrawko jest Zielonowicz? Tak, jest jednym z moich stryjów. Mhm. Też taki wielkolud, jak wy wszyscy. Tak. A my teraz idziemy. Mówiłeś, że hodujesz owce. To są twoje owce? Tak, to są moje owce. Rok, półtora roku temu kupiłem takie małe statko. A teraz mam trochę większe statko. Weź kochaniutki. O kurde. Uła. Opa! Czyli jesteś trochę pastuchem. Sam jesteś pastuchem. Ja jestem tylko właścicielem. A kto pasie? Same się pasą? Nie, są szkolone? Nie no, ja trochę pastuchem też jestem. Akurat teraz jestem pastuchem. Aha. Czyli to jest taki twój startup. Chcesz zarobić na tym kasę, tak? Trochę startup, trochę odświeżanie takich rodzinnych tradycji, bo kiedyś moi przodkowie się tym zajmowali. Aha. No i tak, tak. Chcemy rzeczywiście zrobić taką większą farmę owiec, żeby też móc sfinansować jakieś tam nasze działania. Ty mówiłeś, że można zainwestować w te owce. Szukasz inwestorów w dalszym ciągu? Co, nie. Już się szukam. Już nie szukam. Już. Bo kiedyś mi oferowałeś, pamiętam, żebym zainwestował w owce i że będę miał po 10 latach 10 owiec, potem z tych 10 owiec będę miał kolejnych 100 owiec. Tak? Coś takiego? Nawet trochę lepiej. Nawet lepiej? Nie, to jest... To przypomina mi się ten interes z chomikami z filmu Stawiam na tolka banana. Jak taki cwaniaczek sprzedawał chomiki i mówił, no, jak będą rosły. Mój tata mówi, że to jest mongolski bank. Polega na tym, że po prostu kupujesz jedną owcę, prawda? No i ta owca rodzi jagniątkę. No i tylko, że ta rasa akurat jest bardzo płodna. To jest rasa Romanow. Uh-huh. I
ta, no, jest bardzo płoda, więc daje mniej więcej tam jakieś, nie wiem, 4 jagnięta na 14 miesięcy. Mhm. Jest to rasa mięsna. Wegetarianie, przepraszam. Radek, przepraszam. Czyli generalnie ty je potem zażynasz, tak? Nie, ja ich nie zażynam, bo... Nie masz serca? Czym... Nie no, serce mam, no. Bo jesz mnie, bo jesz jagnięcinę, tak? Tak, tak. Jesz. Jasne, że jem. Ale nie chcę prowadzić rzeźni, nie o to chodzi. To są bardzo, to jest bardzo dobra rasa, więc ja tworzę takie stado rozpłodowe i później sprzedaję dalej te owce do innych stad, żeby zwiększyć płodność wśród innych ras po prostu. O, czy taki jest model biznesowy generalnie. Tak, tak. No to jest, budujemy coraz większe stado rozrodcze. A nie boisz się, że zdradzasz teraz tajemnice biznesowe jakieś takie tutaj? Czy to jest raczej znane, znany model? Jeśli ktoś na Bałkanach ma odwagę otworzyć interes w Bośni i Hercegowinie, to ja zapraszam. A można takie coś robić na przykład w Polsce? Jasne. Pod Warszawą? Pewnie tak, no. Tak? Tylko, że... Nie w takim miejscu. Jagnięcina nie jest tak popularna w Polsce. No tak. Kebaby chyba. W Hercegowinie jednak większość ludności to są muzułmanie, którzy nie jedzą wieprzowiny. Rozumiem. Więc tutaj jest duży rynek na to. Przyszliśmy stamtąd, przyszliśmy w takie miejsce, które wygląda w ten sposób. Zobaczcie, gdzie się wspina Kniaz Zielenowicz. Cóż to za skała jest? To jest tak zwana Pandurica. Pandurica? Pandurica od Pandura, czyli od osmańskiego takiego strażnika, który patrzył, czy we wsi nie dochodzi do żadnych buntów albo... Pilnował władzy generalnie. Pilnował władzy, tak. Okej. Okay. I zawsze rozpalał sobie ognisko na samym szczycie. I od tego miejscowi nazwali to Pandurica. Kuba, co chcesz zrobić w tym miejscu? O, tutaj, bo widzę, że tutaj jest jakieś miejsce, gdzie można coś zorganizować. Nie wiem, jakieś kawiarnie? Coś takiego? Tutaj, gdzie właśnie stoisz, aha, będzie taka otwarta kuchnia, gdzie każdy będzie mógł przyjść, zrobić sobie posiłek. Plan jest taki, żeby po prostu ludzie tutaj przyjeżdżali, kempingować i spędzać wspólnie czas. Będziemy też organizować różne wydarzenia kulturalne, wyświetlanie filmów, koncerty, jakieś tam panele dyskusyjne. Chodzi o to, żeby zbliżyć tą miejscową ludność. Z turystami, tak? Z podróżnikami. Jaszczurka, przepraszam, ci przerywam, jaszczurka koło ciebie. A, tak. Dużo jest tego. To jest nietypowe, wiesz, u ciebie to jest jak mucha u nas, pewnie. Okay. Tak czy siak chcemy też trochę bawić się gastronomią. Mhm. Będziemy też mieli tutaj, w tym miejscu, piec. Okay. Pizzy, piec. Drugą miłość. Tutaj zrobimy taki pawilon, taką część wspólną, gdzie wszyscy będą mogli trochę ukryć się przed słońcem, spędzić razem czas, poczytać, odpocząć, też spać. A tam wyżej? Nad tymi kamieniami? Tam wyżej będzie takie pole namiotowe. Tam całkowicie? Za tamtymi drugimi kamieniami? A nie, tam też będą jakieś pewnie miejsca na namioty. Ale to wszystko jest wasza ziemia, twojej rodziny, tak? Tak. Ta skała też? Ta skała też. Wow. Nie chcesz sprzedać jej na marmur? Po moim trupie. Widzieliśmy takie kopalnie marmuru po drodze. Tak. Tutaj kiedyś był dom dwupiętrowy. Widać mury. Uh-huh. Przejdziemy później z drugiej strony. I tutaj będziemy wykorzystywać ten dom i jakoś coś do niego dobudowywać, ale nie chcemy za bardzo ingerować w tą strukturę. Chcemy tylko nadbudowywać, ale tak lekko, żeby... A powiedz mi, ile to gospodarstwo całe i to wszystko, te zabudowy, te mury, ile mają lat? Kiedy to zostało usypane? Powiedzmy gdzieś tam w XIX wieku. Mhm. Na początku XIX wieku, coś takiego. Rozumiem. Czyli jeszcze w czasie Imperium Osmańskiego. Tak, tak. Tam są jakieś skały. Niesamowite po prostu. Okej. Okay. Radek, chcesz przeżyć? Masz ubezpieczenie? Dobra. Wszystko trochę zarosło, bo dopiero przyjechaliśmy. Prawda? Ale tutaj może być pole namiotowe, idealne miejsce. Tak, tak. Jest akurat osłonięte tymi skałami, tak, dookoła. Będziemy robić takie, masz jakieś tam kible kompostowe, prysznice,
też nie chcemy za bardzo zanieczyszczać środowiska. Wow, więc będziemy robić jakiś system wykorzystywania ponownego wody z pryszniców, także będziemy korzystać z jakichś tam ekologicznych. A z czego chcesz tu utrzymywać to? Z czego chcesz utrzymywać ten cały projekt tego kempingu, kawiarni, hostelu? Jak... To kina, być... klubu, kultury, to domu być... kultury, można powiedzieć. To nie ma być biznes, taki stricte biznes. Mhm. Oczywiście to musi jakoś się utrzymać, żebyśmy nie zamknęli tego miejsca po roku. Ja mówię, że tam będzie pole konopi indyjskich, nie? To między nami. Okej. No dobra, to o tym nie mówimy. Czyli z owiec. Mają być tylko takim dodatkiem. Oczywiście będziemy pobierać opłaty za kempingowanie tutaj. Natomiast ceny mają być przyjazne. Oczywiście też będzie można coś zjeść tutaj. Będziecie na Airbnb, Booking i tak dalej? Tak, tak. Pewnie będziemy na wszystkich tych portalach. Chodzi o to, żeby ludzie przyjeżdżali, ale mieli taki luz finansowy. Jaki żeby... start, jaki ten data startu planowana? No w tym roku razem ze znajomymi wolontariuszami będziemy na początku to budować. Oczywiście już będzie można przyjeżdżać, po prostu rzucić sobie namiot. Nie będziemy pobierać jakichś tam wielkich opłat, będzie tylko raczej za wodę i jakieś tam głupoty. W tym roku można przyjeżdżać. Tak. Czyli w 2019, bo to kręcimy w 2019, tak, ale w czerwcu. Jeśli nie jesteście gotowi na lekki survival, to przyjedźcie może w 2020. A jeżeli lubicie survival i chcecie trochę się poruszać i popracować też, być częścią tego projektu, no to Kuba zaprasza wszystkich. Także ja już tu jestem. Jestem chyba pierwszym, tak, wolontariuszem. Tak, jesteś pierwszym wolontariuszem. Także możesz też nagrać, jak to teraz wygląda, jak to będzie wyglądać za parę dni, jak to podkreślimy. Super, super. Teraz pójdziemy na Pandurice, tam jest punkt widokowy, tamtąd widać cztery pasma górskie. No i tam też będzie taki punkt obserwacyjny i miejsce do chillowania. Okej. Weszliśmy tędy skałami na górę, jest piękny widok. Zobaczcie. To jest widok na Micholiacze. Micholiacze to są skały i domy pochowane między skałami. Gdzie są głównie Micholiacze? Dookoła czy? W tamtym kierunku właśnie, gdzie... To wygląda, jakby tam nikt nie mieszkał, tak to ukryte jest, albo kolorystycznie, albo nie wiem, nie wyrusz. To jest był powód. Okej. Bo kiedy było tutaj Imperium Osmańskie, było takie prawo, że chrześcijańskiego domu nie można zobaczyć z drogi. Okej. Okay. Więc wszystkie serbskie domy były pochowane w kotlinach. Ale, jak pewnie widzisz, mój dom nie jest tak bardzo odkryty. Tak. Ale to tylko dlatego, że mój dziadek bardzo się uparł i był handlowcem, jeździł do Dubrownika, sprowadzał tam wino, oliwki i tak dalej. I było go stać, żeby wykupić pozwolenie od Turków. I dał im z 15 wołów, czy coś takiego. To wtedy była niezła fortuna. I pozwolili mu tutaj zbudować dom. Widzicie te owce? Musimy z Kubą je zagonić, a one uciekły właśnie pod ten. Hop, 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 hop. Kurde, trzeba biec do furtki. Tam już są owce. Okej. Trzeba do stodoły zagonić. Pastuch numer 1 idzie z tamtej strony. Pastuch numer 2, czyli ja. Muszę je pressing robić. Yes, udało się. Zagonione owce. Teraz jedziemy do Gacko, tak? Dokładnie tak. Idziemy po materiał do jakichś tam prac. I deskę klozetową przede wszystkim. Tak, tak. Ale to chyba wyciągniemy jednakże stale. Tak czułem.
układam, tak jak tutaj widzicie, na taki typowy kamienny płot. No mur, po to, żeby owce nie mogły tego przeskakiwać, bo mogą przeskakać całkiem wysoko, z tego co zauważyłem, i uciec po prostu, uciec. Trzeba potem szukać po okolicy owiec i mówić, że to twoje, bo są całkiem podobne do siebie. No i tak to wygląda, więc zabieram się do pracy. Po ciężkiej pracy Kuby głównie. No dobra, ja też trochę tam drzew ściągałem, ułożyłem płot. Skromny. No dobra, przyszedł czas na jedzenie. Moi drodzy, Kuba w ogóle jest kucharzem też. Poza tym, że ścina drzewa i pasie owce, to jeszcze jest kucharzem. A co dzisiaj dobrego przygotowałeś? Przygotowuję dopiero risotto. Warzywne z białym winem. Warzywne z białym winem, czyli i będzie... I z miętą. Czyli będzie wegańsko dzisiaj. No, no bez masła, jest tak, masło. Ale... wegetariańsko w każdym razie. No, masło musi być. Nie ma bata, żeby nie było masła. No, rozumiem. Dobra. Za chwilę pokażemy wam, jak to wygląda. No niestety nie udało mi się nagrać samego posiłku, byłem już tak zmęczony, że zapomniałem włączyć kamerę. Poza tym to było tak smaczne, że i byłem zaaferowany posiłkiem, że nie pomyślałem o tym. To był ciężki dzień, głównie dla Kuby. Kuba ciężko pracował, już ja wymiękłem od tego upału i poddałem się wcześniej od niego, tak żeby być szczerym. Zaproponowałem, żebyśmy zrobili sobie przerwę kilka dni i pojechali na południe. Kuba powiedział, że zna pewnego Polaka, który prowadzi ciekawy biznes hostelowy na południu Bośni, w Republice Serbskiej, w Trebinie. A tak się złożyło, że Trebinie leży niedaleko Dubrovnika, jakieś 20 parę kilometrów od Dubrovnika w Chorwacji nad morzem. Być 20 kilometrów od Morza Adriatyckiego i nie wpaść na chwilę to... To byłby wielki grzech z mojej strony, więc bardzo wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka, w którym Kuba przedstawił wam mniej więcej, jak będzie wyglądał projekt Miholiacze. I za kilka dni zapraszam was do obejrzenia kolejnej części tego serialu z Bośni i tym razem pokażę wam też odrobinę Chorwacji. Ale to już wkrótce, a teraz pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.